Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a to kolejny odcinek Kariery Brighton. Mam nadzieję, że ona Wam się podoba, bo nagrywam teraz jak zwykle materiały do przodu, więc wiem tylko jaki był odbiór pierwszego odcinka i powiem szczerze, nadal siedzę i liczę, że jest podobnie, bo ja bawię się przynajmniej tak świetnie jak w pierwszym. Lecimy z tym. A roboty jest i będzie dużo, co uświadomił nam poprzedni odcinek i porażka wysoka z Manchesterem United, pokazująca, że troszeczkę brakuje nam wykonawców do tego stylu gry, jaki chcemy prezentować, a przede wszystkim brakuje nam po prostu piłkarzy. Diego Dalot był zawodnikiem, a w zasadzie Diogo, przepraszam, Dalot był zawodnikiem, którego proponowaliście, jednak jak widzicie, on jest piłkarzem obecnie Milanu, wypożyczonym w ogóle z Manchesteru United, ale jest inny piłkarz, którego ktoś zaproponował, Kenny Lala. Czemu by nie spróbować Kennego Lali w naszym klubie? Tylko pytanie jest teraz takie, 9 dni będziemy go skautować. Dobra, to jest spoko, bo Kenny Lala na prawo obrony jest zawodnikiem idealnym, bo to jest prawoobrońca mogący grać gdzie? Na prawym wahadle, czyli byłoby to naprawdę spoko, gdybyśmy my w stanie byli z niego zrobić, jeżeli byśmy chcieli zmienić skład, jakoś zmienić formację, to on może być w tym naprawdę pomocny. Bernardo, jak widzimy, fajnie tutaj nam się rozwinął pod to, czego byśmy od niego oczekiwali, więc cieszy mnie to bardzo. No niestety w tym momencie za bardzo już nie ma on nad czym pracować, bo osiągnął prawdopodobnie jakby maksimum swoich możliwości, ale dobra, niech on sobie tutaj zostanie. My w takim razie czekamy sobie dalej na to, żeby po pierwsze Arsenal się na nas odbraził, żebyśmy kupili Salibę, no i żebyśmy poznali Lalę, bo jeżeli my kupimy Lalę na prawą obronę, kupimy sobie na lewą obronę tego Williamsa z Manchesteru United, ściągniemy Salibę, to naprawdę robi nam się fajny zespół i jeszcze ten Anglik z PSV, to byłoby naprawdę super. Ikono obiektem zainteresowania, ale my nie jesteśmy w stanie zapłacić takich pieniędzy co Borussia Dortmund, tak więc on na razie może pozostać w sferze naszych marzeń. No a my zobaczmy, czy usprawdziłem tylko tę taktykę, czy to jest zapamiętane. W taktyce to mamy zrównoważone, tak jest. No my teraz zagramy bardzo istotne spotkanie, ponieważ z zespołem z naszego poziomu jedziemy do Londynu na Olympic Stadium po to, żeby zmierzyć się z West Hamem. Jesteśmy obecnie ostatnią drużyną w tabeli, no nic dziwnego, dostaliśmy łupnia, no i w bilansie bramkowym nie może to dobrze wyglądać. To co istotne, musimy ze sobą zabrać także Pascala Grossa, bo bez niego tutaj nie ma opcji. No i powiem szczerze, tak patrząc na to jak to wygląda, potrzebny nam jest jeszcze defensywny pomocnik i to jest taki czerwony alarm dla pomocników, potrzebujemy jednego albo dwóch. Ale no, finansowo nie wygląda to genialnie, tak więc warto by było sobie kogoś wypożyczyć. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja miałem tego Propera i ja go zdecydowałem się sprzedać i ja nadal tego nie żałuję absolutnie, bo po prostu widzieliście jego statystyki obronne, to był dobry zawodnik, ale nie na defensywną pomoc uważam, to nie był taki piłkarz, jakiego byśmy my oczekiwali. Jak widzimy, Arsenal niebotycznie wzmocnił swoją obronę, ściągając kolejnego starego dziada, który prawdopodobnie odwraca się 50 godzin, więc już pozostawiając tę uszczypliwość, ja bardzo chętnie byłbym zainteresowany Ainsleyem Maitland-Nilesem, który chciałby i mógłby grać na środku pomocy z tego, chociaż według gry nie mógłby. No dobra, to nieważne, bo ja wiem, że on chce i może grać na szóstce i dla nas byłby to zawodnik pod tym względem idealny. Tak czy siak jego sobie prześledzimy, bo Kai Osake tak samo, bo warto takich zawodników, wiecie, mieć prześledzonych z tego powodu, że może przyjdzie taki czas, że będziemy chcieli ich sobie w jakiś sposób ściągnąć, więc warto ich mieć po prostu zapoznanych. Jeżeli chodzi o Chelsea, czy Chelsea dysponuje jakimś nadmiarem zawodników na tej pozycji, która by nas interesowała? W sumie tak. W sumie jest taki Danny Drinkwater. On może grać na defensywnym pomocniku w moim odczuciu. Ja wiem, że to nie jest jakiś genialny piłkarz, ale ja go bardzo chętnie na rok wypożyczę, żeby troszkę zaoszczędzić. Roczne wypożyczenie oczywiście. Oni na to raczej przystaną. No i Lamps, posłuchaj mnie. Ja mogę Wam dać 40% jego wynagrodzenia, co jest, słuchajcie, to jest naprawdę fajna sprawa. No oni chcą go wypchnąć, więc takiego głębszego rezerwowego przynajmniej na pół roku mamy i to mnie cieszy, no bo nie zakładam, żeby było możliwe wypożyczyć Haidarę bądź tego gościa, no bo to są po prostu zbyt ważni piłkarze w swoich zespołach, więc tutaj na spokojnie, pierwszego udało nam się zawodnika wypożyczyć i jest to bardzo fajne wypożyczenie. Charlie Musonda,
Wiecie co, ja go chętnie zobaczę, bo to jest zawodnik, który wiecie, zawsze wszyscy go znają i warto go sobie sprawdzić. Był tam też ten Raman Baba. Powiem szczerze, jeżeli oni by nam go chcieli wypożyczyć, zostawmy go sobie tutaj, bo może piłkarza z Gany bylibyśmy w stanie wypożyczyć. I teraz myślmy większymi klubami. Kto by chciał nam kogoś puścić na wypożyczenie? W Liverpoolu, czy jest jakiś defensywny pomocnik? Jest Curtis Jones, ale wątpię, żeby nam go chciał Klopp oddać na wypożyczenie. Tym bardziej, że on by nie grał wtedy... On by wtedy nie grał, wiecie, takich zawodników jak Curtis Jones wypożycza się do klubów, żeby oni grali, a by on nie grał w każdym meczu, więc myślę, że Klopp byłby tego świadomy. Ja to bym wypożyczył Fernandinho, chociaż nie wypożyczyłbym, ta cena by nas, znaczy ta jego wynagrodzenie by nas zabiło. Ilkay Gündoğan byłby super, no ale niestety to się nie uda. No więc tutaj nie mamy nikogo, kogo chcielibyśmy wypożyczyć, kogo moglibyśmy, bo kogo chcielibyśmy, to oczywiście mamy paru takich zawodników. Jeżeli chodzi o Manchester United, no McTominay byłby idealny, ale oczywiście no, oni go nam nie wypożyczą, więc nie ma co się tutaj w ogóle w to bawić. No i mamy jeszcze Tottenham, ale czy w Tottenhamie jest ktoś, oni mają w sumie tego Portugalczyka, ale on jest wypożyczony tak samo, tak jest, więc tutaj Emil Heiberg na pewno nie zostanie nas wypożyczony, Ndombele nam na 100% nie puszczą, a Harry Winks wypożyczony, no ale nie wypożyczą nam Harry'ego Winksa. Dobra, tak więc czekamy na to, jak będzie wyglądała sytuacja dalej, czy jest tutaj ktoś jeszcze, kogo chcieli, skąd moglibyśmy kogoś wypożyczyć. Zastanawiam się, szukam jakiegoś nazwiska w głowie, ale nikogo nie mam, kogo oni by nam puścili, no. Inaczej, powiem szczerze, jak oni by nam wypożyczyli Curtisa Jonesa, to co nas to interesuje, jak oni nam go zabiorą za pół roku? Ważne, że będziemy teraz mieli Curtisa Jonesa wypożyczonego. Więc wypożyczenie po prostu, a może z opcją wykupu? Okej. Słuchajcie, moja propozycja jest taka, że ja go wypożyczę na 2 lata. Okej. Spoko. To mi się podoba. Powiem tak. Spoko. Ja byłem przekonany, że Curtis Jones jest dużo lepszym zawodnikiem. Ale to sprawia, że mamy 2 naprawdę fajnych grajków, a ten Curtis Jones przez przypadek może być naprawdę mega dealem. Ale prawdopodobnie w ogóle zrobimy przykusa niestety Lechowi Poznań i ściągniemy z wypożyczenia Modera. Moim zdaniem zrobimy to teraz, bo to jest gościu, którego ja widzę w tym zespole. Tak czy siak, tym zajmiemy się za chwilę. Na razie skupmy się na spotkaniu z West Hamem. West Hamem, który gra w taki sposób, w jaki my pewnie zaczniemy grać, przyznam szczerze, patrząc na to, co sobą prezentujemy w ostatnim czasie. I chciałbym jeszcze doprowadzić do jednej zmiany, a mianowicie Lamptey. To nie jest tak, że w poprzednim meczu zagrałeś źle, ale ja chciałbym, żebyśmy tutaj zagrali sobie Websterem na prawej obronie. Nie, to kim ja chcę na prawej obronie zagrać? Może Weltmanem? Czy to są w ogóle prawi obrońcy? Czemu wy nie jesteście prawymi obrońcami, co? Prawy obrońca. Ja was sobie tu lekko chętnie przesunę, dobrze? Lewy obrońca. Mam wrażenie, że tutaj się coś nam strogo pochrzeniło z tym. Dobra, Weltman może grać na prawej obronie. Na prawej obronie jeszcze mógł grać jeden z moich prawych obrońców. I był to nie Bern, tylko jeszcze mam jednego prawego obrońcę. Nie White, tylko jeszcze jeden prawy obrońca mógł grać, bo jestem tego przekonany. Ten, Boże, kto to był? O Boże, Ryana tu nie dałem. Jakim ja jestem dzbanem, słuchajcie. Jezus Maria, stracimy przeze mnie punkty. Jak jestem głupi. Dobra, Ryan wejdzie w tym meczu. Ryan wejdzie w tym meczu, a... Który z moich obrońców może grać na prawej obronie? Bo się wkurzam już. Czekajcie. Dunk nie może. Webster nie może. No jeden mógł. A ja go nie sprzedałem. Czego sprzedałem? Wystawiłem na sprzedaż Webstera. To coś albo mi się srogo porąbało, albo coś się tu pozmieniało. Dobrze, Weltman grasz na prawej obronie, Webster zmieniasz się z White'em i tak zagramy w tym meczu. Nie wiem, czy ja coś porąbałem, czy coś się gdzieś porąbało. Tak czy siak, w ten sposób będzie wyglądał nasz skład. Bez Webstera tutaj wejdziemy, ty jesteś nam potrzebny i jest okej. Dobra, tak więc gramy w ten sposób. Panowie, liczę na was, symuluj mecz. Oby Łukasz Fabiański musiał wyciągać piłkę z bramki wielokrotnie i więcej razy niż Ryan. Zobaczmy, to oni zaczynają. Przechodzimy na ten nasz defensywny. No i zobaczymy, czy będzie to działało lepiej niż w meczach poprzednich.
No zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. Jeżeli chodzi o ich skład, no to widzę tutaj drobną zmianę, a mianowicie BlaBlaCar, znany nam z jednej... Kto to był? Bernardo. Czekajcie, czy ja dobrze widzę, że on znowu już gra na... Nie, nie gra. To... Jezus Maria, bo teraz to się zamieszało. Ej, naprawdę, coś się dziwnego dzieje przy tej zmianie taktyki, no. Coś się bardzo dziwnego dzieje. No nic, przegrywamy 1-0. No start mamy absolutnie tragiczny, ale co mój lewy obrońca robił tam w środku obrony, bo wydaje mi się, że to był on. No tak więc wracając do naszych rywali, to wydaje mi się, że to jest główna zmiana, bo nie jestem przekonany, żeby Chorwat przeszedł tam w rzeczywistości. No nic, McAllister, podanie do trójki, którą jest White. No zobaczmy, zobaczmy. Na spokojnie, słuchajcie, na spokojnie. Jesteśmy drużyną w fazie budowy, więc... Więc podejdźmy do tego spokojnie. Podoba mi się to, że my w ogóle nie próbujemy atakować. Mamy szybką konstrukcję akcji, a gramy jakbyśmy się utrzymywali przy piłce. Nie podoba mi się to zupełnie. 25, czyli u nas jest to Sumare. Schodzi między obrońców tak jak miało to być, ale on schodzi między obrońców i stoi między tymi obrońcami. On nie bierze piłki. I teraz patrzcie, to powinna być nasza kontra. A my tego nie wykorzystujemy. Jeszcze faulowaliśmy. Znakomicie, panowie. Doskonale po prostu. Doskonale. Oj, czuję, że tutaj naprawdę ciężko będzie się grało. Czuję, że ciężko będzie się grało. Dobrze, Ryan, pierwszy dobry kontakt z piłką. Moją winą jest jego zła dyspozycja i co do tego absolutnie nie mam wątpliwości. Ale jakby to, że straciliśmy tą bramkę, to nie była wina bramkarza, tylko tego, co wydarzyło się w środku obrony. Teraz Marega weźmie tą akcję na siebie, rozrzuca piłę. No i aż się prosi o dośrodkowanie, ale my tego nie robimy. Jest piłka w polu karnym, jest interwencja Łukasza Wabińskiego. Mordo, ja Cię lubię, ale nie lubię w tym momencie jednocześnie. Pewnie łapie Polak piłkę w dłonie. No naprawdę, Fabian, to jest dobry punkt tego West Hamu i my takiego naszego Łukasza Fabiańskiego potrzebujemy. Potrzebujemy takiego naszego Antonio, nazwijmy to, który jest w stanie tę grę samemu pociągnąć i strzelił nam bramkę i potrzebujemy takiego naszego... Marega ma być kimś takim, potrzebujemy takiego naszego Fabiańskiego. Jakby West Ham jest klubem, który powinien być dla nas wzorem, bo jest dobrze budowanym zespołem. No nic, ta pierwsza połowa wyglądała absolutnie tragicznie w naszym wykonaniu. Zobaczymy, co przyniesie druga. Nie wykluczam tutaj zmiany ustawienia. Chociaż teraz Marega, piękne rozrzucenie i co z tego? Co z tego, skoro potem nic z tej naszej akcji absolutnie nie wyszło? Aj, szkoda, że to nie jest w ogóle policzone jako okazja, bo moim zdaniem to była dobra okazja, tylko po prostu nie udało się strzału oddać, ale zaczynamy napierać, teraz McAllister odda tę piłkę do Maregi, ale co to miało być za podanie? Marega na szczęście cały czas przy tym i jeszcze oddajmy strzał, panowie, bo my jesteśmy w sytuacji do strzału i staramy się piłkę po prostu oddać jeszcze bardziej, a to jest Liga Angielska. Tutaj nie wjeżdżamy z futbolówką do bramki, tylko staramy się strzelać. Jakby chciałbym, żeby była opcja, w której mogę swojemu zespołowi kazać ładować. Po prostu masz piłę, to ładuj. Ja wiem, że ja się powtarzam, ale to jest takie moje małe marzenie. Teraz Marega, znakomicie Marega! No i co ja mogę, słuchajcie? No nieważne, jaką ja dam wytyczną, co ja zrobię, no co ja mogę, no. No i teraz kontra rywali i zobaczmy. Z jakiejś dzikiej pozycji czuję, że będzie oddany strzał i będzie gol. Piła sprowadzona do boku. Ciekawe, czy będzie dośrodkowanie. Swoją drogą też się nie da kazać swoim zawodnikom dośrodkować. Na szczęście nie. No i zobaczmy. Teraz aż się prosiło podanie za plecy do Maregi, no. Czemu my tego nie robimy? W ogóle już zaraz nam się skończy to spotkanie. Czekajcie, taktyka. Panowie, nieustanny pressing, wychodzimy wysoko. Ja mam gdzieś teraz te wasze pomysły. Długie piłki, zagęszczenie. Tutaj zagęszczenie, jedziemy z nimi po prostu, jedziemy z nimi, musimy zdobyć bramkę chociaż, no bo to naprawdę wygląda źle. Weltmana zmieni Lamptey, McAllistera zmieni Mapej znowuż, tak to zrobimy, że to będzie napastnik, to będzie środkowy napastnik i tutaj zobaczymy w takim razie właśnie Mapeja. Na lewej stronie chciałbym, żeby pojawił się Danny Welbeck. I trzy zmiany mamy zrobione, chociaż nie, no Danny Welbeck wygląda tak tragicznie, że to w ogóle nie ma opcji. Tu się pojawi Pascal Gross, nie. Tu się pojawi Welbeck, nie. Tu się pojawi Lalana, tak. Zobaczymy. My mamy tę piłkę cały czas i ładnie. No daj to wzdłuż. Po co te kółka? Marega broni oczywiście Łukasz Fabiański, bo jak ma nie obronić? Dobra, znaczy podoba mi się to, że kreujemy akcję w porównaniu z poprzednim spotkaniem. No tylko, że cały czas jest problem, bo kreujemy, a nie strzelamy. McAllister, Marega, znowuż Marega. No super wymiana piłek, panowie. Nie wiem, czy pamiętacie, macie grać bezpośrednio, a wy bezpośrednio tracicie piłkę w ich polu karnym, no. No nie ma wytycznej, która pozwala kazać oddać strzał. No nie ma, po prostu nie ma takich wytycznych.
Zobaczmy, o Jezus, w ostatniej akcji meczu myślałem, że nam się uda. Przypominam, że nasz zespół jest na nieustannym pressingu. Nieustannie to oni stoją. No i koniec, przegramy 1-0. Jak dzbany po prostu, jak ostatnie dzbany największe. Nawet, no co, władują nam jeszcze jedną? Nie, teraz pójdzie do rogu. No jak po prostu ostatnie dzbany się daliśmy zrobić. Ten mecz był do wygrania i to bardzo był do wygrania. Ale to są jakby, tak jak mam wpływ na to, że tę bramkę straciliśmy i to jest moja wina? Tak. Tak nie mam wpływu na to, że moi zawodnicy nie chcą strzelać, nie? I to już jest naprawdę duży problem. Dobra, Drinkwater przychodzi na wypożyczenie. To jest bardzo dobra informacja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku tego drugiego zawodnika. Zobaczmy. I Jones przychodzi na wypożyczenie, super. Adam Lalana. Kenny Lala nie kryje przed nami tajemnic i ja chcę tego Kennego Lale. Ja chcę tego Kennego Lale absolutnie tu i teraz w naszej drużynie. Ma wiele cech i ja wiem, że to jest dobry zawodnik. Więc spróbujmy go do nas ściągnąć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zaoferuj kwotę za piłkarza. Moja propozycja to 10 milionów, ponieważ on ma kończący się kontrakt i oni się na to zgadzają. Więc znowuż całkiem budżetowy transfer. Wiem, że może mógłbym proponować niżej, ale już teraz nie chcę, żeby doszło do sytuacji, w której zaraz nam się znowuż coś wywali. Sami rozumiecie. 3-letni kontrakt. Wolałbym, żeby to były 4 lata, bo patrzymy tutaj na zawodnika w sile swojego wieku. Oni się na to zgadzają. Nie będzie klauzuli odstępnego. Adam, powiem Ci szczerze, tego Ci nie dam. I moja propozycja jest taka i masz nowego pracodawcę. Bardzo się cieszę, on się cieszy, więc mamy nowy transfer. Oj, no nie będę ukrywał, naprawdę jestem bardzo rozczarowany tym początkiem sezonu i co mogę powiedzieć, beka, po prostu beka. Ale spokojnie, mam nadzieję, że sobie z tym jakoś poradzimy. Te wszystkie systemy są dla mnie problematyczne nowe, bo one teoretycznie dają duży wpływ na rozgrywkę, ale tak naprawdę nie dają dużego wpływu na rozgrywkę, bo powiedziałem Wam, jak chcę, żeby ta drużyna grała i tak ją poustawiałem, po czym ta drużyna nic z tego, co poustawiałem, nie robi. Webster, którego wystawiliśmy na sprzedaż, dostaje bardzo ciekawą propozycję ze Sportingu Club de Portugal. Ja jestem bardzo chętny, żeby go sprzedać, ale dajcie mi powyżej dyszki. Naprawdę się nie obrażę. Tak więc tutaj mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. No a my teraz gramy O Boże, z kim gramy? No oczywiście gramy z Newcastle United. Curtis Jones jest fajnym, uważam, transferem. Naprawdę jestem z tego zadowolony. Danny Drinkwater jest troszeczkę za słaby, więc tutaj przydałby nam się jeszcze jeden środkowy pomocnik. Ale słuchajcie, przyjdą te puchary i tak dalej, więc takiego Drinkwatera ja też docenię. Ale wydaje mi się, że w tym momencie... No nie wiem, zobaczymy. Na razie zostaniemy, słuchajcie, przy tym składzie, bo to jest nasz najlepszy skład. Zagra ten Matthew Ryan, wydaje mi się, że w tym meczu... Nawet z tymi minusami on jest lepszy, więc on zostanie. McAllister w tym meczu nie zagra, tu będzie Adam Lalana. Na napadzie Mapei, z lewej strony zagra Danny Welbeck. Nie zagra, tu zagra Trossard, a Marega zagra z prawej strony. Nie zagra z prawej strony. Chociaż może grać z prawej strony, to nie zagra. Więc tutaj zagra sobie... Soli Marsz w ten sposób, więc tak to będzie wyglądało. Więc Marega rozpocznie ten mecz na ławce rezerwowych. Na ławce rezerwowych, dziękuję. Zamiast Pascala Grossa, Adam Lala, Kenny Lala będzie już w podstawowym składzie zamiast Berna. Webster odchodzi, więc tu jednak może być Bern. Czy nie może być, gdzie on jest? Boże święty, ale jestem wściekły na tamten mecz. Ale spokojnie, Koza, spokojnie. Bern wraca. I tutaj chciałbym, żeby był dany Drinkwater za Welbecka. Tak więc zobaczymy, jak to będzie. Sami widzicie, słuchajcie, że jakby no nie jest to łatwy start sezonu i no trzeba przyznać, że o Boże, nie mają golowina. Że trzeba przyznać, że to nie jest łatwa kariera, tak jak mi się wydawało od początku i to widać. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. To, co istotne, od razu trzeba zrobić jedną zmianę, bo pewnie... nie, nikt, proszę bardzo, nie wywędrował tym razem na prawą obronę. A jesteśmy na tym defensywnym? Nie, bo nie jesteśmy na tym defensywnym, mimo że kliknąłem. Teraz... Też nikt nie wywędrował. Nie rozumiem. Nie, ja już naprawdę nie rozumiem. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. My jesteśmy niebieskimi kropeczkami, oni tymi limonkowymi, tak bym to określił. No jeżeli w tym meczu zbierzemy
cięgi, to może się zaraz okazać, że my stracimy robotę, bo po tym spotkaniu z Liverpool i po Liverpoolu to się może źle skończyć, a oni już są w naszym polu karnym, już oddają strzał, ale na szczęście piłka przeszła obok bramki, ale mam wrażenie, że to był w ogóle słupek. No to są rzeczy, których też nie zrozumiem, słuchajcie. Ustawiamy się szeroko do rozegrania z piątki, a nasz bramkarz podaje osamotnionemu Bissumie, który cudem tę piłkę uratował. No nic. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Spokojnie. Spokojnie. Bo ja się zacząłem za bardzo też tiltować. Podejdźmy do tego wszystkiego z większym Odwróciłem na chwilę wzrok. No coś wyście odwalili, no. Na sekundę odwróciłem wzrok. Dobra, panowie. Przechodzimy na zrównoważone. Czy ja nie mam już zrównoważonego? Defensywny. Nie, chcę... Jest zrównoważony. Czekajcie. Mogę? Dziękuję. Jest... Nie, chcę zrównoważony. Dziękuję. Zmieniamy formację i musimy coś tu zmienić, więc prosiłbym Was, żebyśmy przeszli na sprawdzone 4-1-2-1-2 wąskie w ten sposób, bo to źle wygląda. I w tym momencie zrobimy tak. Ty zagrasz sobie tu bez problemu. March. Możesz grać na rozegraniu nagle, jak się okazuje. To jest bardzo ciekawe. Ale nie, ty nie zagrasz tutaj. Czy ty możesz zagrać na prawej obronie? Możesz, bez minusów. March, możesz zagrać na prawej obronie? Nie możesz, dobra. Czyli zrobimy zmianę i... dosyć szybko. No to będzie wędka, no co mogę powiedzieć. To będzie wędka, ale robimy zmianę i tutaj chcę zobaczyć Maregę. Nie zmieniam na razie żadnych wytycznych. Chcę po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Bo to po prostu wygląda źle. To jak gramy, wygląda źle. Nic z tych wytycznych, o których mówię, się nie dzieje, tak więc no zobaczymy. Marega wchodzi na boisko. Uderzenie Mapeya, nic z tego nie wyszło. Piłka mocno odbita, ale niestety nie wychodzi. Ale szybki przechwyt nas tutaj ratuje, to mnie cieszy. No i teraz, czy uda nam się coś z tego zrobić? Trossard niestety nie był w stanie nic w tej akcji już podziałać. No, zastanawia mnie to strasznie, bo ta drużyna gra jakby tak bez drive'u takiego, bez niczego. No nie wiem, czy ten poziom trudności Ultimate nie wpływa też na to, jak my sobie tutaj radzimy. Ale no umówmy się, kadrowo nie wyglądamy na zespół, który powinien być czerwoną latarnią ligi, a tak na razie to wygląda. No dobra, zobaczmy. Ta akcja zaczyna się naprawdę bardzo przyjemnie. No tylko, że... O, Marega! No nie próbujemy w ogóle oddawać strzałów, no to jest po prostu jak sabotaż, no. Jakby moi zawodnicy w momencie, w którym mogliby strzelić, stwierdzają, że wykonają coś, co absolutnie nam się nie opłaci i to robią. Ale zaczęła ta gra zdecydowanie lepiej wyglądać. No ale potem fatalne podanie Mapeya. No nic, zaraz przyjdzie nam koniec pierwszej połowy. Już się bałem, że stracimy gola. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy więcej okazji, no ale co z tego? Tymi okazjami to możemy sobie zrobić... Już nie powiem co. Kolejna zmiana. Lala pojawi się na prawej stronie obrony. I kliknąłem pomiń? Nie, kliknąłem znów. Już myślałem, że przegraliśmy ten mecz 1-0. No nic, zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy. Wchodzimy z nowym zawodnikiem. Lala ma... Jaki on ma numer? 17 czy 11? No już go nie zmienimy. 17. Tak średnio pasuje do bocznego obrońcy. Ale niech będzie. No nic, liczę na to, że uda nam się w tym meczu jeszcze coś podziałać, bo naprawdę pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie stworzyć sobie okazję w tym spotkaniu, no ale brakuje nam finalizacji. No ściągnąłem gościa, który powinien jak zły strzelać, ale na razie tego nie robi. Jak zły, to podaje ten Sumaré do środka po prostu. No spokojnie, dobra panowie, spokojnie. Kenny Lala, ależ przejęcie piłki na boku i dribbling z powietrzem i potem stwierdzenie, że nie pchamy tej akcji do przodu. Mapej. Tussart, no. Dziękuję Marega, dziękuję. Pierwszy jego gol. Dobrze, spokojnie panowie, spokojnie. Teraz zdobyć drugą bramkę i nie stracić drugiej bramki. Ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Wrzutka w pole karne. No nie wybiliśmy tego, więc trzeba teraz będzie uważać naprawdę mocno, bo oni mają sporo zawodników zaangażowanych, ale jest Matthew Ryan, o to chodzi. Pięknie. Podoba mi się to. No i wznawiamy teraz z piątki. Ryan, jakbyś się tak zamachnął, to ten Dubravka wychodzi naprawdę wysoko. Dobra, spokojnie. Teraz ładnie skrzydłem lewym. Podłącza nam się tutaj Adam Lallana, ale niestety piłka stracona. Joelinton, on teraz, który strzelił nam bramkę, był przy piłce. Na szczęście wzdala od naszego pola karnego, bo to się mogło źle skończyć, gdyby to było w polu karnym, bo doskonale wiemy, jaką skuteczność mają przeciwko nam nasi rywale. Tak jak na przykład w tej sytuacji,
No to bronienie wyglądało tragicznie. To była taka już naprawdę desperacja. Te kropki nasze latały tak bezwładnie, że nie mam pytań. Ale słuchajcie, powoli, powoli zaczyna ten mecz, mam wrażenie, jakoś wyglądać. Ładne teraz wejście! Ależ to wyjął Dubrawka, ale Sumare podłączył się pięknie do tej akcji. No czyżby to był system, w którym powinniśmy grać? Tego nie wiem! Wiem za to, że Luis Dunk, nasz kapitan, robi to, co kapitan powinien robić w takich momentach. Daje nam prowadzenie. Luis, mówiłem, że ty będziesz kapitanem tej drużyny. Tak jak to jest w rzeczywistości, jesteś i robisz to, co Luis Dunk robi w rzeczywistości, czyli dźwigasz ekipę na swoich barkach. I teraz Ryan pewnie łapie piłkę w dłonie. Panowie, tutaj spokój i nic złego nie powinno się w tym meczu nam stać. I zobaczmy, nic złego nam się nie dzieje. Wygrywamy w tym spotkaniu, słuchajcie, wygrywamy w tym spotkaniu. Nawet wpuszczenie Andiego Carrolla na ostatnie minuty nie zrobiło nam krzywdy, a wiemy, że wiele zespołów po takiej zmianie cierpiało i to naprawdę mocno w Premier League. Cieszy mnie to, że strzelił Marega i cieszy mnie to, że zmiany, których dokonaliśmy, przyniosły efekty, a byli to w dużej mierze nowi nasi zawodnicy. Tak więc ci, którzy weszli, to były nowe transfery i cieszy mnie to. Cieszy mnie to bardzo mocno. Zobaczmy, co Trossard ma nam do powiedzenia po tym spotkaniu. Wiem, że ludzie dużo mówią o mojej nowej pozycji. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem gotów grać tam, gdzie najlepiej się przysłużę zespołowi. Możesz być jeszcze lepszy, Trossard. Możesz być lepszy, jeszcze lepszy i bardzo się cieszę. Naprawdę cieszą mnie te słowa, uwierzcie. Przepraszam. Ainsley Maitland-Niles. Prawy skrzydłowy, znaczy prawy cofnięty skrzydłowy. 76 oceny ogólnej. Tyle o nim wiemy. I cieszy mnie to, że to tyle o nim wiemy. Zobaczymy, co będziemy wiedzieli o nim kiedy indziej. Na razie nas on nie interesuje. Wykazuje wielki potencjał ten ziomo, więc chętnie go sobie tutaj prześledzę. Bukayo Saka jest najpiękniejszy, najcudowniejszy, ale jego absolutnie nie kupimy w tym momencie, bo go nie potrzebujemy. Charlie Musonda nas nie interesuje. Rahim Baba, no mógłby nas zainteresować, przyznam szczerze. I mógłby nas, on mógłby nas naprawdę zainteresować. Czy Chelsea by go chciało wypożyczyć? Chcieliby go wypożyczyć. No to powiem szczerze, no że to by było fajne wypożyczonko. To by było naprawdę fajne wypożyczonko. Podstawowe warunki, słuchajcie. Ja Babę chciałbym na rok do nas wziąć. Co wy na to? Znowuż zgadza się z nami Chelsea. Ale. Ja wolałbym, żebyśmy się tutaj podzielili 50-50. Lamps. No i tak ci go zdejmuję. No ja i tak ci go spłat zdejmuję. No mordo. 55-45. No i spoko. Tak więc słuchajcie, zyskujemy fajnego lewego obrońcę teraz, więc to mi się podoba, co nie zmienia faktu, że Brandon Williams jest piłkarzem, którego będziemy tutaj mieli na radarze i po którego bardzo możliwe, że się będziemy odzywali. Po którego bardzo możliwe, że się będziemy odzywali. Słuchajcie, 19 lat, więc to jest ciekawy piłkarz, chociaż wątpię, żeby on chciał do nas przejść, a wypożyczenie, słuchajcie, to, które zaproponowaliśmy. Ile on zarabia w ogóle? Tutaj ciekawy jestem. Boże, po co ja to klikam? Ile ty zarabiasz tam? Mamy twoją tygodniówkę? 49. Serio zarabiasz tyle samo? No dobra, ale klub jest dużo lepszy. No ale Hatebor to jest piłkarz, po którego my pójdziemy w przyszłości, coś czuję. Naprawdę. 2 lata, jeżeli my będziemy na wyższym poziomie, to Hatebor będzie nasz. Ale słuchajcie, to jeżeli przyjdzie do nas Baba, to wtedy nie odzywamy się do United, ale jeżeli nie przyjdzie i będziemy myśleli o tym zawodniku z... I będziemy myśleli absolutnie o tym zawodniku z... O Boże, ale mam teraz dziurę w głowie. Z PSV, tym bocznym pomocniku. Na razie jednak czekamy. Znaczy problem mój jest taki, że dobrze zadziałała formacja bez pomocników, no nie? Jest to trochę przerażające, bo dobrze zadziałała formacja bez pomocników. Kogo wy nam dajecie na wymianę? A, Marcelo. Ja chcę z nim porozmawiać. Dobrze zadziałała formacja bez pomocników, więc... fajnie by było iść w tym kierunku, ale z drugiej strony nie wiemy, na ile to będzie długie i nie chcę się pozbywać w ogóle skrzydłowych, więc to jest ciężka sprawa. Jak na razie chciałbym porozmawiać sobie z Olympiquem Lyon. Marcelo to my absolutnie nie chcemy, jakby z czym do ludzi, ale powiem szczerze, no skoro wy macie już tutaj z nami kontakty, to ja bym tego... w ogóle, czy my znamy już Korneta? Znamy już Korneta, ale on jest słaby, Boże Święty. Bardzo źle Kornet wygląda. Byłem przekonany, że to jest dużo,
No dobra, środkowi obrońcy inni nas właśnie nie interesują, że chyba że Denayer, ale jego raczej może kupimy, ale po prostu kupimy. Nas interesują właśnie skrzydłowi i mnie by interesował wasz czerki. Gdybyśmy my tak zrobili, to co wy na to? Sami do nas z tym przyszli, więc ja jestem gotów tego Berna im oddać, co nie zmienia faktu. To teraz musimy czekajcie, negocjuj. Z kim ja będę negocjował? Piłkarz do mnie przyjdzie, tak? Tak, dobra, bo już naprawdę zgłupiałem. Będziesz planem na przyszłość, czerki. No masz 17 lat, Morto, więc chyba to jest oczywiste. Sporadyczny chcesz być, nie ma problemu. My to akceptujemy. I to mi się naprawdę podoba. Słuchajcie, to będzie naprawdę... To jest topowa wymiana dla nas, nie? To jest piękna sprawa. Tak więc to mi się podoba. Akceptujemy brak klauzuli odstępnego. Co do tego absolutnie nie mamy wątpliwości. Mordo, posłuchaj. Moja propozycja jest taka, że my ci damy... podwojenie twoich wynagrodzeń oraz pieniądze na dom. Co ty na to? Znaczy na mieszkanie raczej. I on jest zadowolony i my mamy nową gwiazdę i odchodzi od nas Burn, odchodzi od nas Webster, co oznacza, że w przyszłym odcinku kupimy obrońcę. Ale to już jutro.